Strażacy z długoletnim stażem i pokaźnym dorobkiem wszystkim chętnym do służby radzą, by zdrowo się odżywiali i uprawiali sporty. Najlepiej te pożarnicze. W Suwałkach odbyły się właśnie 19 mistrzostwa o zasięgu wojewódzkim. Rozgrywki były zarazem eliminacjami do Mistrzostw Polski. Uroczystego otwarcia dokonał komendant wojewódzki. Ja się bardzo cieszę, że te mistrzostwa mogę otwierać tutaj, na tym placu, gdzie miałem przyjemność kilkanaście lat pełnić służbę tutaj na tym obiekcie i to jest dla mnie jak gdyby podwójna radość, nie tyle jako podlaskiego komendanta wojewódzkiego, ale przede wszystkim jako byłego dowódcy JRG miejscowego w Suwałku. W ubiegłym roku suwalska reprezentacja była jednym z faworytów mistrzostw. Teraz kibice również pokładają w nich spore nadzieje. Swoje strażacy zmagania rozpoczęli od konkurencji hakowej. Polega na tym, żeby jak najszybciej wbiec na górę, na tą wspinalnię. No i liczy się jak najlepszy czas. Tutaj akurat mogę się pochwalić, że u nas w Suwałkach mamy naprawdę dobrych zawodników, jeśli o to chodzi. Nasz rekordzista wchodzi nawet w 14 sekund. Tam 14,17 setnych to jest jego rekord życiowy, także naprawdę bardzo dobry czas. Mogę też powiedzieć, że takie rekordy ogólnopolskie to około 13 sekund, także mamy tutaj swoich zawodników z Suwałk na bardzo wysokim poziomie. To była tylko rozgrzewka przed biegiem na 100 metrów z przeszkodami i ćwiczeniami bojowymi. Polega na rozwinięciu linii gaśniczej jak najszybciej i podaniu prądu wody i nalaniu jej do nalewaka. Tak wtedy ten czas się zatrzymuje. To też takie w miarę fajne jest ćwiczenie, można co pooglądać. Zmaganiom wszystkich drużyn z województwa przyglądał się bacznie jeden z byłych mistrzów Polski na 100 metrów z przeszkodami. Uczestnik 5 olimpiad zawodów pożarniczych. Przyjechałem z wnusiem i z żoną pokibicować dla swojego syna, który startuje właśnie tutaj na zawodach. No jest kadrowiczem Polski. No zobaczymy, jaki wynik dzisiaj osiągnie, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Troszeczkę kontuzje go trapią, także no, trzymam za syna kciuki, o tak powiem. Teraz akurat za miesiąc się wybieram na zawody pokibicować właśnie na CTF do Austrii, do miejscowości Fallen bodajże się nazywa. I no, zobaczymy, czy poziom wzrósł tych zawodów, czy nie. Co trzeba zrobić, by zostać mistrzem? To znaczy, tak jak w każdym sporcie, trening i po prostu dbanie o zdrowie, zdrowy tryb życia i treningi, jeszcze raz trening. Także to nie jest tak, że samo przychodzi z siebie, trzeba po prostu poświęcić troszeczkę czasu i mieć pasję w tym kierunku. Czyli ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć.